Ma dwa silniki, 150 koni mechanicznych i rozpędza się do 130 km na godzinę. Te liczby może nie robią na kierowcach wrażenia, ale pojazd zbudowali studenci i liczą na sukces w zawodach. Dzisiaj zespół Politechniki Śląskiej zaprezentował swój najnowszy bolid, Łukasz Kądziołka. Wygląda jak bolid, ale ryku silnika nie ma. To kolejna wersja zbudowanego przez studentów Politechniki Śląskiej pojazdu. Choć wydaje się niepozorny, to ma moc. Dzisiaj i tak nie było to jego maksimum. No, dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa sprzętu trochę mniej mocy będzie miał, ale mogę powiedzieć, że normalnie ma kopa. Nic dziwnego, bo elektryczny pojazd został wyposażony w dwa silniki. Silniki lotnicze, kręcące się do 20 tysięcy obrotów na minutę. Pojazd osiąga prędkość maksymalną 130 km na godzinę oraz dzięki dwóm silnikom ma 150 koni mechanicznych. A to wszystko przy masie zaledwie 248 kg. Żeby projekt studenckiego koła naukowego był udany, to trzeba połączyć wiele dziedzin nauki. Pracowało nad tym 84 studentów. Współczesne pojazdy coraz częściej nazywane są smartfonami na kołach, więc tych linii kodu, oprogramowania też tutaj wiele się znajduje. Tym bardziej, że to jest pojazd elektryczny. Pojazd został tak zaprojektowany, żeby wygrywać zawody inżynierskie Formula Student. W tym roku studentów Politechniki Śląskiej czeka rywalizacja z innymi zespołami w Czechach i we Włoszech.